masowo rezerwują loty. Rozeszły się w mgnieniu oka. Niemcy masowo rezerwują loty do Hiszpanii. Po decyzji Berlińskiego Instytutu imienia Roberta Kocharki o usunięciu Majorki i innych regionów Hiszpanii z listy obszarów zagrożonych COVID-19, rezerwacje na loty rozeszły się w mgnieniu oka. Niemcy błyskawicznie wykupili rezerwacje na wielkanocne wyjazdy na Balary po tym, jak Instytut imienia Roberta Kocha ogłosił, że te hiszpańskie wyspy nie są już obszarem ryzyka zakażenia koronawirusem, poinformował magazyn Der Spiegel. Dodatkowe połączenia wydaje się, że pandemia koronawirusa nie przeszkadza wielu Niemcom w planowaniu wielkanocnych wakacji na Majorce. Ze względu na ogromne zapotrzebowanie na loty niemieckie tanie linie lotnicze Eurowings, należące do Lufthansa, uruchomiły na Wielkanoc około 300 dodatkowych połączeń. Po decyzji Berlińskiego Instytutu imienia Roberta Kocharki o usunięciu Majorki i innych regionów Hiszpanii z listy obszarów zagrożonych COVID-19, rezerwacje na loty rozeszły się w mgnieniu oka, powiedział przedstawiciel Eurowings. Negatywny wynik. Zgodnie z wymogami władz Balearów, w samolotach lecących na Majorkę mogą znaleźć się tylko pasażerowie z negatywnymi wynikami na obecność koronawirusa. W związku z możliwościami wyjazdów zagranicznych pełnomocnik rządu federalnego do spraw turystyki Thomas Barreis domaga się ponownego umożliwienia Niemcom urlopowego wypoczynku we własnym kraju. Trudno mi sobie wyobrazić, że możliwe są wakacje na Majorce, ale hotele w Schwarzwaldzie pozostaną zamknięte, powiedział polityk TSU.